Understand it until he began to show this. Ja nie rozumiałem tego, dopóki tego nie zobaczyłem. That you and I have to be the message. Że ty i ja musimy być poselstwem. It's not what we're preaching, it's what we are. To nie jest to, co my zwiastujemy, a to, kim jesteśmy. And that's protection against error. I to jest ta ochrona przed błędem. And that gives you discernment. I to daje ci poznanie. Would you look at me for a moment, please? Czy możecie na chwilę na mnie popatrzeć? I have not arrived. Ja jeszcze nie doszedłem. I am so far away from what I want to be. Ja jestem tak daleko od tego, kim chcę być. And I still have areas God's dealing with in my life. I mam dziedziny, których Bóg musi zmieniać w moim życiu. If I told you, you would think they were just foolish things or simple things. Gdybym wam powiedział, byście pomyśleli, że to są tylko takie drobnostki, takie sprawy błahe. But more and more they're becoming important in my eyes before God. Ale coraz bardziej one stają się ważne w moich oczach i w oczach Bożych. But there's one thing I know. Ale jest jedna rzecz, którą wiem. And I can say it without boasting. I mogę to powiedzieć bez chlubienia się w ciele. I have set my heart. Ja swoje serce nastawiłem. To seek God. Aby szukać Boga. And I've told God. I powiedziałem Bogu. For the last 2 years. Że w ostatnich 2 latach. And I've prayed before that. I przedtem też się modliłem. But not like I have in the last 2 years. Ale nie tak jak w ostatnich 2 latach. And every day in prayer, codziennie w modlitwie. I look God right in the face. Patrzę Bogu w twarz. And I say, God, mówię, Boże, I will not let you go. Nie wypuszczę cię, until you bless me. Dopóki mnie nie pobłogosławisz. And when I talk about a blessing, i kiedy mówię o błogosławieństwie, I'm talking about a full revelation of who he is. Mówię o pełnym objawieniu tego, kim on jest. And to be a voice. I aby być głosem. A voice of his. Głosem jego. John the Baptist could say. Jan Chrzciciel mógł powiedzieć. When they ask him who he is. Kiedy zapytano go, kim on jest. I'm just a voice. Powiedział, jestem tylko głosem. That's all I am, a voice. Tylko głosem jestem. My prayer is, God, make me an oracle. Moją modlitwą jest, Boże, uczyń mnie głosem. And it's not about me now, it's about you. I to nie jest tylko do mnie. About his church. To jest do kościoła, to jest do każdego z nas. If while I've been preaching this morning. Jeżeli podczas mojego zwiastowania dzisiaj rano było takie poruszenie Ducha Świętego w twoim sercu, ja mówię ci, że to jest możliwe. Before you leave this service this morning, zanim opuścisz to nabożeństwo dzisiaj, it's possible to set your heart, jest możliwym, by swoje serce nastawić to say, oh God, i powiedzieć, Boże, you've talked to me about this before, mówiłeś już do mnie wcześniej na ten and temat. I went so far, ale ja tak daleko poszedłem. Then I went back to my old ways. I potem z powrotem wróciłem do moich starych stylów życia. Ty już mnie wcześniej do modlitwy powoływałeś. You called me to seek your face. Ty powołałeś mnie, abym szukał Twojego oblicza. And I've gone so far. I doszedłem do pewnego miejsca. But I would go back to my old, empty ways. Ale wróciłem z powrotem do mojego starego, pustego stylu your życia. Prayer should be, oh God, Twoją modlitwą powinno być, Boże, this time, tym razem I don't let go. Nie wypuszczę. This time I go all the way. Teraz pójdę na całego. I am never going back. I nie wrócę już to the way I was. Do życia, jakim żyłem kiedyś. God helping me. Boże, pomóż mi. I would rather die. Wolę umrzeć. Than to go back to any place that I was before. Niż wrócić do miejsca, w którym kiedyś byłem. And all I had. I wszystko, co miałem. Was an hour of devotion. To była tylko godzina społeczności. And try to seek a sermon out of this book. I próbowanie wyszukania kazania z tej księgi. And try to do great things for God. I próbowanie czynienia wielkich rzeczy dla Boga. I want to hear any man talk about great things he's doing. Ja nie chcę słyszeć o tym, jak ktoś mówi o wielkich rzeczach Bożych, dziełach. I don't want to talk about any great things the Lord be doing through me. Nie chcę mówić o wielkich dziełach, które Bóg przeze mnie dokonuje. I like to meet men. A chciałbym spotkać ludzi. Who you know when you look in their face. Którzy, kiedy patrzysz w ich twarz, to wiesz. It can be said of them as it was said of the disciples. I można o nich powiedzieć, tak jak o uczniach powiedziano. He's been with Jesus. On był z Jezusem. He's been with Jesus. On był z Jezusem. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand. Powstańmy. I don't believe that most of you knew I was preaching to myself. Myślę, że nie wierzycie w to, że ja głosiłem dzisiaj do samego siebie. But if it touched you, thank God. Ale jeżeli również to was dotknęło, to dzięki Bogu.
I feel like going to my room and just fall before God. Ja czuję, że powinienem pójść do swojego pokoju i paść przed Panem. And some of you have that same thing in you right now. I niektórzy z was to samo czujecie teraz. I heard the superintendent say the other day, I just don't know what to do now. Słyszałem, prezbiter naczelny powiedział tutaj któregoś dnia, when he was standing here, że teraz nie wiemy, co dalej będziemy robić na tym nabożeństwie. Ja również teraz nie wiem, co Duch Święty chce czynić w tym momencie, w tym końcowym momencie nabożeństwa. Duchu Święty, I ask you to do what you want to do. Proszę, abyś dokonał tego, czego ty chcesz dokonać. If you truly sent me here. Jeżeli ty naprawdę mnie tutaj posłałeś. If I've truly preached your word. Jeżeli naprawdę głosiłem twoje słowo. If I've expressed your heart. Jeżeli wyraziłem twoje serce. Then go through this room. Teraz w takim razie przechadzaj się po tym pomieszczeniu. And seek out those men. I wyszukuj tych ludzi. Seek out those women. Wyszukuj te niewiasty. And stir their hearts. I poruszaj ich serca. God, use your word now. Boże, teraz użyj swojego słowa. Don't let us lose this moment. Nie pozwól, abyśmy utracili tą chwilę. Lord, if we'll lay hold of this today, Panie, jeżeli uchwycimy się tego dzisiaj, the church in Poland will never be the same. To Kościół w Polsce nigdy nie będzie już taki sam. You will protect it from error. Zachowasz go od błędów. And you raise up powerful preachers. I wzbudzisz potężnych kaznodziei. Righteous, holy men. Sprawiedliwych, świętych mężów. Separated. Oddzielonych. Not affected. Nie zanieczyszczonych. By the invasion that's coming. Przez tą inwazję, która przychodzi. Of prosperity. Przez bogactwo and i materialne rzeczy. Oh God, wake us up. Boże, przebudź nas. Let us not be an Eli church. Zachowaj nas, abyśmy nie byli kościołem Eliego. Let us be a Samuel company. Abyśmy byli raczej w tym zgromadzeniu Samuela. Shut in with God. Zamknięci z Bogiem. Lord, you're calling this church to prayer. Panie, ty powołujesz Kościół do modlitwy. You're calling these people to prayer. Powołujesz tych ludzi do modlitwy. Just as you're calling me back to prayer. Tak jak również mnie powołujesz do modlitwy. To intensify our prayer. Do tego, abyśmy wzmocnili nasze życie modlitewne. To seek you night and day. Abyśmy szukali Ciebie dniem i nocą. Till we hear from heaven. Aż usłyszymy z nieba. And we know the mind of God. I będziemy znali myśli Boże. And we need no other man to tell us. I nie będziemy się potrzebowali żadnego innego człowieka. Because you have done your work. Ponieważ ty dokonasz swojego dzieła. This is the only thing I hear from the Holy Spirit. Jest to jedyna rzecz, którą słyszę od Ducha Świętego. If the message touched you. Jeżeli poselstwo dotknęło ciebie. And you're ready to set your heart. Jesteś gotowy, aby swoje serce nastawić. To seek the Lord as never before. Na szukanie Pana jak nigdy do tej pory. I want you to just come and kneel around the front, and you can kneel on the stage. Chcę, abyś podszedł i uklęknął tutaj z przodu. And you begin to seek God now. I zacznij teraz już szukać Pana. Say, Lord, I'm going to set my heart. Powiedz, Panie, ja swoje serce nastawiam. Find a place. Znajdź sobie miejsce. Up on stage. Let's fill up the również stage tutaj here. Na platformę możesz wejść, na podium. Please come right up on stage. Przyjdźcie so też na podium. You can turn and kneel at your seat. Możesz obrócić się tam, gdzie stoisz. Up on the balcony, you can just turn and kneel at your seat. Tam na balkonie możesz klęknąć koło swojego krzesła. Jeżeli nie ma tutaj miejsca z przodu, klęknij tam, gdzie jesteś. I can't make you pray. Ja nie mogę spowodować, żeby będziecie się modlić. But the Spirit of God is upon you, ale jeżeli Duch Boży jest nad wami, you need to call on the Lord. Musisz wzywać imienia Pańskiego. You need to confess that you have not been praying. Musisz wyznać, że nie modliłeś się. As you should. Tak jak powinieneś. There should be a cry, God, use me. I powinno być wołanie, Boże, użyj mnie. Oh, God, touch me. Boże, dotknij mnie. Let's humble ourselves before the Lord. Uniżmy się teraz przed Panem. I'm not going to try to make anything happen. Ja nie będę próbował nic tutaj robić. Let us pray. Módlmy się. Reach out to the Lord right now. Przyjdź do Pana teraz. Just lift up your hearts to God. Wznieś swoje serce do Boga. Hallelujah. Hallelujah. He's breaking your heart. On teraz kruszy twoje serce. He's going to melt your heart. On musi twoje serce stopić. You're not going to be the same when you leave. Nie będziesz taki sam, kiedy stąd wyjdziesz. Thank you, Jesus. Dzięki Jezu. I'm going to kneel and pray with you. Ja również uklęknę i będę się modlił. Just let God have his way now. Niech Bóg teraz dalej działa.